Witajcie, dziś makijaż odmładzający. Makijaż zaczynam od podkładu. Na dobrze wypielęgnowaną i nawilżoną skórę, nanoszę podkład. Jest to podkład odmładzający, który zawiera składniki pielęgnacyjne i chroni naszą skórę. Jest to podkład lekki, niekomadogenny, nie zatyka porów. Ja nanoszę go pędzlem, pędzlem perfekcyjnym, który profesjonalnie rozkłada go na twarzy. Kolejna rzecz to korektor, korektor pod oczy. W kolorze łososiowym, który pięknie wyrówna okolice oka. Dodaje świeżości i blasku i świetnie koryguje cienie. Zauważcie, że rozprowadzam go tym samym pędzlem, którym nanosiłam podkład na twarz. Pędzel również świetnie się sprawdza do korektora. Zobaczcie same, jak wygląda efekt. Ja bardzo lubię ten pędzel. Teraz czas na wygładzenie. Jedwabisty puder wygładzający. Bardzo ładnie wygładza twarz, wygładza skórę i wykańcza makijaż, utrwala dziewczyny podkład, daje efekt Photoshopa. Teraz czas na brwi. Najpierw wyczesuję brwi szczoteczką, nadaję kształt i uzupełniam tam, gdzie ich nie ma, genialnym ołóweczkiem do brwi. To jest precyzyjny ołówek, który daje charakter naturalnych, pięknych brwi. Występuje w kilku kolorach, można go dobrać do idealnie. Do swojego typu urody. Bardzo lubię ten efekt, ponieważ zostawia naturalnie wyglądające brwi. Na tym najbardziej mi zależy. Teraz, dziewczyny, konturowanie. Szybka technika konturowania. Ta technika podkreśli rysy waszych twarzy, a także uniesie tam, gdzie potrzeba, zrobi taki szybty, szybki lifting. Zobaczcie, jak fajnie i szybko można to zrobić. Jest to połączenie różu, brązera i rozświetlacza, które nanosimy jednocześnie. Zobaczcie, jak fajnie wygląda policzek. To taka technika gwiazd. Koniecznie spróbujcie. Rozświetlacz na łuk Kupidyna, na grzbiet nosa, odrobina na usta, żeby powiększyć i dodać objętości usta, ale również na powiekę w ten sposób, na środek powieki nanosząc rozświetlacz, powiększymy oko. Teraz modelowanie powieki, bardzo ważna rzecz. W tym celu nakładamy róż. Oraz brązer, zwróćcie tutaj na kość, yy, tu, gdzie skóra nam opada, to bardzo istotne, byście tutaj skupiły tą uwagę, skupiły właśnie brązerek i róż. Brązerek pięknie podniesie powiekę, a róż doda świeżości, a ja chyba na tym nam najbardziej zależy. Teraz czarnym cieniem robimy sobie, dziewczyny, kreskę. Kreskę robimy wzdłuż linii rzęs i pomiędzy. Zobaczcie, pięknie wydłużamy oko. Zobaczcie jaki jest efekt. Oko jest większe i podniesione. Widać to gołym okiem. Jeszcze tylko odrobina tuszu. Kontrówka i błoczczy, które sprawią, że usta będą piękniejsze i pełniejsze.